Parlament w Polsce w tej chwili objęty nie miał swojej, nie miał jakiejkolwiek podmiotowości, dlatego że obaj przewodniczący parlamentów jeżdżą na Nowogrodzką, no, albo nawet nie jeżdżą, tylko otrzymują telefon. Ostatni kryzys. Zgrazić Sejm. 11. Wtedy, kiedy Sejm. Także styczeń. Budżet. Marszałek Sejmu, marszałek Senatu proponuje ustawę, że budżet będzie głosowany na, budżet będzie dyskutowany na początku posiedzenia, będzie 9. To jest godzina 8.30. Przychodzi o 9 i mówi, proponuje przesunięcie na koniec. No to ja się pytam, co się stało, panie marszałku? To telefon pan otrzymał? Z nieba? To może z jakiejś ulicy na Warszawie, na Ogrodzka się nazywa. Na koniec miał być głosowanie. Po czym coś się tam nie udało. Nie udało się nas wpuścić poprawki, czy se platformę, poprawki do budżetu, żeby go zalegalizować, to okazuje się, że nie na końcu, tylko o 15. I w ciągu 10 minut dowiadujemy się, że o 15. No, to pokazuje, że parlament stracił kompletnie swoje znaczenie. I ten bunt posłów to także bunt ludzi, którzy chcieli odzyskać swoje znaczenie. Nie tylko jako opozycję, ale także jako parlamentarzyści. Taki. I to będzie miało ten punkt, to co się stało, będzie miało swoje znaczenie i dla funkcjonowania parlamentu, i dla funkcjonowania Polski. Czy istniała groźba dla parlamentu, dlatego że żaden marszałek teraz, pisowski czy nie pisowski, ale załóżmy pisowski, znaczy zawsze, jeżeli zdecyduje się wejść w jakiś konflikt z posłem, a on nie tylko siedzi nad, ale ma przycisk do wyłączania głosu, ma kary, może odebrać głos, może obłożyć karami pieniężnymi. Więc ma przewagę. I jeżeli będzie tą przewagę bezwzględnie wykorzystywał po to, żeby ograniczyć możliwości posłów, szczególnie opozycji, no to teraz będzie się zastanawiał. Teraz się będzie zastanawiał, czy odebrać głos, a może poczekać, a może jeżeli jest awantura, zrobić przerwę, porozmawiać, poczekać, aż wszyscy ochłoną. Ja byłem 10 lat marszałkiem senatu. Nie zdarzyło mi się nikomu odebrać głos albo obłożyć jakąś karę finansową. No miałem taką sytuację w puszce na moim fejsie, bo znalazłem, przypomniałem sobie. Senator z PiS-u, góra, skurka, w siódmej kadencji. Wszedł na mównicę w czasie posiedzenia, żeby wystąpić. Zaczął śpiewać. Śpiewa. No myślę sobie, co zrobić, no. Więc spokojnie cię, zwracam uwagę raz, drugi raz. No w końcu, myślę sobie, niech no śpiewa te 10 minut. Ale powiedziałem, no jeżeli następny to wyjdzie, kto zacznie tańczyć, to już nie wytrzyma. To nie, no to oczywiście to jest tak. I teraz też mówię tym z PiS-u. Ja byłem marszałkiem, zawsze dawałem pozycji do pół minuty czy minutę więcej. 10 minut obcinała swoje. A opozycja przede wszystkim musi się wypowiedzieć, musi się wygadać. A głosowanie tak i tak przegrywa. No więc jaki sens po prostu odbierać głos, wyrzucać?
Żadną. Tylko po to, żeby pokazać, kto ma władzę i że z wami możemy zrobić wszystko. Nie. Nie mogą zrobić wszystko i to już było widać. Dlatego czy na pytanie, czy istniała realnie groźba użycia siły, odpowiadam nie. Nie, nie istniała. Dlatego, że to było przekroczenie pewnej granicy i wtedy by się wszystko potoczyło znacznie gorzej dla PiS-u. Dlatego PiS i szef siedział cierpliwie, wściekał się, wzywał tam do siebie swoich, zastanawiał się, ale pozwolił tym kilku posłom siedzieć, zmieniać się przez prawie cały miesiąc. Sądził, że Boże Narodzenie będzie, to opadną nastroje. Potem Nowy Rok, święta ogólnie mówiąc i to się rozejdzie po kościach. I na to liczył. Nie istniała według mnie groźba użycia siły w stosunku do parametryzystów. To było przekroczenie w ogóle tej granicy, bo to nie był jeden człowiek. Jednego to można wynieść. Był taki, którego wyniesiono. Dawryś Janowski. Chory po prostu. Chory. Oni się powołują na tego Gabrysia, on po prostu jest chory. Jest chory. Czyli poważnie był wtedy chory. Postępowanie, czy istnieje możliwość postępowania karnego wobec tych osób, które tam blokowały, tak? Blokowały samochody, wyjście, tak? No tak, ale wtedy trzeba będzie też odpowiedzieć, co z tymi, którzy blokowali wcześniej Sejm. A był taki związek, który się obraził, zrobił demonstrację i blokował wyjazd z łańcuchami, w ogóle nie można było wyjść przez wiele, wiele godzin. A co z tym? Oczywiście to pogarsza sytuację, jak pogarsza zwyczaje polityczne. Ja nie jestem za tym, żeby blokować wyjazd czy wyjście. Albo iść komuś pod dom i robić mu kocioł demonstrować. Dlatego chociaż Jaruzelskiego nie byłem zwolennikiem, był absolutnie przeciwnikiem demonstrowania pod jego domem prywatnym. Bo, a także jestem teraz przeciwnikiem demonstrowania pod domem Kaczyńskiego. To granica jest, która się nie przekracza. Tak, dlatego jestem takie mam stanowisko, że to, według zasady nie rób drugiemu, co tobie nie było. Nie było. Że jest pewna granica. To, że się te granice przekracza, nie jest dobre. Ale sposób działania zawsze narzuca sytuacja, którą tworzy większość. Postępowanie karne wobec demonstrantów jest możliwe. Tak, jest możliwe, bo z tych szczególnie blokujących. Bo no, na Wawel i tak dalej, kto blokował, no tam ja nie znam, mówiono mi profesor Hartmann, tego typu ludzie, to czy to nie chuligani? Malejczyk w się. Ale nie jestem pewien, tak? Tak, więc twarze są znane. Kwestia jest z punktu widzenia karnego, tak. Jest to możliwe, z punktu widzenia prawnego to jest możliwe. Ale trzeba się zrobić z punktu widzenia politycznego. I przecież Ziobro i Kaczyński, Ziobro też jest politykiem, tak? I Kaczyński. No to że Ziobro zrobi to, co Kaczyński mu każe, oczywiście. Ale każdy z nich myśli o konsekwencje. Co oznacza sprawy karne dla tych ludzi? To oznacza tłum na sprawach karnych. Skazanie to oznacza zbiórka pieniędzy. To też oznacza pomoc adwokacka i tak dalej. To po prostu to się wtedy rozkręca. Więc ja sądzę, że na to się nie zdobędą, ale nie jestem pewien. Zresztą, jeśli chodzi o posłów, senatorów, nie ma żadnych tutaj zaczepień, ani karnych, ani regulaminowych.
Lub nie ma żadnych. Ja bym chciał uszczegółowić, bo pan marszałek posunął się daleko, daleko idącym optymizmem, szanowni państwo, co do tego, czy groziło, bo pan tutaj wprost zapytał, czy groziło eskalacją tego konfliktu i możliwością zastosowania siły. To ja uszczegółowię dokładnie tą wypowiedź. Otóż, szanowni państwo, ja tego dnia byłem w superstacji na wywiadzie telewizyjnym i dostałem informację, że marszałek Kuchciński wystosował pismo z upoważnieniem do szefa Straży Marszałkowskiej, to było 16 grudnia, ażeby ten jakby wyszedł z prośbą o udzielenie pomocy Biuru Ochrony Rządu. To było 16 grudnia, widziałem skan tego dokumentu. Czyli już zabezpieczano się w tym momencie na ewentualną eskalację konfliktu i na możliwość ewentualnie wsparcia Straży Marszałkowskiej, która jest formacją mundurową, nieuzbrojoną, de facto ona była nieuzbrojona przez lata, ale ostatnio żeśmy zauważyli, prawda, że stoją jacyś faceci w czarnych mundurach z przypiętymi hełmami, w kamizelkach kuloodpornych i z bronią. Ja zapytałem, kimże panowie jesteście? No oni tacy zmieszani, no przecież no to są tylko ludzie, tak? No Straż Marszałkowska, od kiedy jesteście uzbrojeni? To oczywiście było na dużo wcześniej przed tym konfliktem parlamentarnym, czyli jakby zamiłowanie do szukania podtekstów i prowokacji nastąpiło dużo, dużo wcześniej. Także fakt pokazania się dokumentu, z którego wynika, że marszałek Kuchciński wystosował prośbę do marszałka, do szefa Straży Marszałkowskiej o możliwość szukania pomocy w Boże, de facto była. Tajemnicą też jest żadną to, że minister Błaszczak za te dwa dni, 15-16 grudzień, wydatkował ponad 3 miliony złotych na zabezpieczenie służb mundurowych, gdzie w stan gotowości było 2000 policjantów postawionych. Ponad 2000 policjantów. Także to tyle tytułem uzupełnienia. Nie do końca, oczywiście zupełnie ciekawe, ale nie do końca się zgadzam. Dlatego warto wiele się spotkać i podyskutować na ten temat. Nie, ja uważam, że to były tylko takie zabiegi propagandowe. Jeżeli chcieli użyć siły, to nikt tego skanu nie zobaczy. To jest pierwsze. Po drugie, Straż Marszałkowska jest uzbrojona już od wielu, wielu lat. Nie widzieliśmy tego nigdy. Nie chodziła nigdy z bronią na terenie. Nie. Oczywiście, ale że uzbrojona. Straż Marszałkowska jest formacją uzbrojoną. Tych policjantów ściągnięto 7 tysięcy w okolicy Sejmu. A to nie dlatego, że chcieli, w mojej ocenie, że chcieli, że przygotowali się do jakiejś akcji, to dlatego, że się bardzo bali. Naprawdę PiS i prezes był przerażony. Nie wiedzieli, w jaką stronę się to potoczy i czy parlamentarzyści platformy nie zrobią desant, załóżmy na gabinet marszałka Sejmu, Senatu, czy w Senacie nie będzie blokady i tak dalej. To wszystko na ten temat nie to, że nie rozmawialiśmy oczywiście, ale każdy jakieś różne możliwości rozważał i oni dlatego ściągali te siły i dlatego Macierewicz podłożył własną nogę także, bo zdecydował w porozumieniu, to pani premier oczywiście, że żandarmeria wojskowa zostaje włączona do patrolowania. Też taka poszła informacja. Jeden taki patrol widziałem tylko w całej Warszawie, ale informacja poszła. Więc to wszystko, po pierwsze, żeby troszkę postraszyć, a po drugie, przede wszystkim dlatego, że PiS się przestraszył, bardzo poważnie się przestraszył. Oni uwierzyli w tą tezę, która była po 3 dniach chyba lansowana, że to wszystko ukartowane było, że to było przygotowane przez PiS. Przemyślane, przekalkowane, przygotowane. Oni uwierzyli. Nawet chyba uwierzyli w to, że zakłócenia telewizyjne to było przygotowanie do puczu. Oczywiście to, co mówił Kaczyński o puczu, było niebezpieczne. Bo jeżeli się mówi o puczu,
uczucia mi przypomniało kiedyś, jak słuchałem, co władze PZPR mówią. Jak mówiły, że to jest kontrrewolucja, to już to było groźne, to wiedziałem. Powiedziałem, że kontrrewolucja się niszczy siłą. A pucz, oczywiście się też używa siły. Na pucz, odpowiada się na pucz, się siłą. I to dlatego było groźne, dlatego można było się tego pośmiać, w Francji się śmieliśmy, ale dla mnie to był taki sygnał niebezpieczny. To był sygnał, to była tendra do elektoratu PiS-u. Bo wszyscy inni się śmieli z tego, elektorat PiS-u różne rzeczy niepoważne traktuje poważnie. Ponieważ wierzy swoim przywódcom. Jeżeli popatrzymy na to, na Smoleńsk, tak zwany Izawa, opozycjoniści i tak dalej, tak? No ja widzę, jak chodzę na te demonstracje na zewnątrz, przecież chodziłem bez przerwy, chodzę wszędzie. Gdańsk, w Warszawie co chwilę. Do ludzi, to ja rozpoznawałem tam wielu tych, którzy działali w opozycji, przeciętnie tych, którzy działali w pierwszej Solidarności. Bardzo dużo. Ja uważam, że nawet trochę za dużo w stosunku do młodzieży. Ale gdzieś tak 1/4. I to, co pan mówi, to ci wszyscy się, oni się rozproszyli w różne miejsca, ale w sytuacjach ekstremalnych oni wracają do działania. Bo znaczna część tych ludzi, ja ich nie widziałem przez wiele lat. Oni się wycofali w swoje życie rodzinne, jakieś biznesy, naukę. I w momencie tylko potrzeby oni wracają. Więc, ale czy ja się akurat z pracownikiem dogadam i tak dalej? Oczywiście, nie ma jakiegoś problemu między nami, ale co mówimy i co mówię, że nowe czasy wymagają nowych przywódców. Niech oni rosną. To znaczy, każdy z nas mógł wskoczyć w ten kod i próbować jakoś go prowadzić. Może by to było oczywiście lepsze, większe doświadczenie. Myślę, to większe także rozeznanie, ale my nie możemy zastępować liderów tego ruchu, oni muszą wyrosnąć z tego ruchu. Jak nie wyrosną, to będzie źle. To oczywiście będzie źle, to, co się stało z Kijowskim, no to niedobrze. I to, co się dzieje tam w Kodzie, to też fatalne. Najgorsze co jest. Jakby w przyspieszonym czasie. Związku bez tego się nie da. Te okrzyki Dudy, pogróżki Piotra. No co może zrobić? Poszczuć tym samym pieskiem. Nie ma takiego doświadczenia. Nie wiem. No to z drugiej strony, ja akurat to mówiłem dlatego, żeby pokazać, że ten związek się zmieni mocno. Przywódca akurat w grudniu 80 roku był w czerwonych beretach, osłaniał telewizję, nie był wyzwolony, nie wiem, ale osłaniał telewizję przed takimi ekstremami. To oczywiście, no to jest tak, że można inni mówić, a musiał, a inni mogą powiedzieć, a niektórzy odmówili, szli do więzienia, albo gdzieś tam nie awansowali i tak dalej. To jest dłuższa historia, zaś to akurat jakieś zauważymy, tak ten związek łatwo było zantagonizować, napuścić na przeciwniku politycznym. On nie będzie z jednej strony atakował nas, ale on też nie będzie atakował PiS, dlatego 70% członków Związku Obecnego
popiera PiS. Popiera UTC, obecnie popiera PiS. Więc ja oczywiście na tym nie kończę, ale ta seria pytań. Jak się wspieramy w czasie grudów? Ostatni. Kończyć, nie kończyć, prowadzić, a dokąd? A do jakiego czasu? Jak nie kończyć, to do kiedy będziecie siedzieć? Tak? Takie dyskusje trwały bez przerwy. Ja im mówiłem. Zacząć jest łatwo, ale skończyć, taki proces jest bardzo długi. Bo co chwilę ktoś się za jakieś, za kolumny wyłania, mówi, nie, to zdrada. To zdrada. Ciągniemy. A to do kiedy ciągniemy? No, miesiąc, jeszcze dwa. Mówiliśmy, że do świąt. Czy to pytanie do których? Ja powiem od razu, ja byłem zwolennikiem, mówiłem to kolegom, że trzeba po prostu wiedzieć, jak skończyć, a to kończyć. Nie można tylko przeciągnąć, bo protest, dobry protest, taki, to jest dotkliwy, ale krótki. I potem krok do tyłu. I potem sam krok do przodu. Tak jest taktyka. To czekamy na Państwa pytania. Jesteśmy w dyspozycji. Czy Państwo oglądacie Raszczo? To jest bardzo ciekawy serial, może tak na razie serial, bo seria jest bardzo poważna, wielkiej polityki, ale tak prawdę powiedziawszy, to gdybyśmy wszyscy wrócili do tego serialu, tego scenariusza, to tak prawdę powiedziawszy, on jest pisany życiem, ten scenariusz. Jeżeli chodzi i o działalność samorządu, i o działalność, to panie marszałku wcale nie mówię o tym, o senatorze, który tam występuje, bo to jest ważna postać, ale tak prawdę powiedziawszy, wiele tam naprawdę jest tej prawdziwej takiej Polski w tym serialu. I moje pytanie jest takie, rzucone trochę retoryczne w powietrze. Dlaczego jest koniec tego serialu? Ale jest ucho prezesa. Właśnie. Tam was tu jeszcze. Dobra, czy to ja już nie proponuję, ja niestety muszę... Ja muszę się pożegnać. Bo za długo gadałem i już jest 15 po. Wie pan, no nie oglądałem Rancza, ja nie oglądam seriali. Dlatego, że w życiu mam takie seriale, wie pan, co po prostu... To telewizja publiczna. A telewizję publiczną oglądam wiadomości, tak? To się nazywa wiadomości. Wiadomości, te programy informacyjne. Ale naprawdę muszę się zmuszać. To jest w tej chwili narzędzie propagandowe, które można porównać tylko z telewizją Putina. Ja oglądam rosyjską telewizję. Ale jedna jest różnica. Ta Putina jest lepiej robiona. A to jest tak na chama. Prymitywnie. Ten ostatni ten pucz, tak? Jakieś zupełnie z różnych okresów. Włączone kontrapunkty i tak dalej. To naprawdę tak prymitywne, tak chamskie. To się nie dało. I dlatego nie oglądam. Nie oglądam. Chyba wystąpię o wyrejestrowanie odbiorników. Po to, żeby nie kończyć. Może na akcję trzeba będzie zrobić. No ale Putina pan nie oglądnie w ten czas. Kogo? Putina pan nie oglądnie w ten czas. Wszystko w internecie można oglądać. Wszystko w internecie można oglądać. No tak, ale te programy można w internecie oglądać. Jeżeli chodzi o telewizję Putina, oglądam Warszawę. Bo u siebie i tak i tak. W Warszawie, także mogę wyrejestrować właśnie myśli, tylko porozmawiać się z rodziną, żeby ustalić. Żeby nie mieć jakiejś degresji z tyłu. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję. Zostawiam.